Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Witam na live z Bedstream. Koma! Yeah! Cześć Travis! Cześć Charlotka, cześć Lawrence. Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć Seba, cześć JadeFix. Witam, witam i o zdrowie pytam. Ogólnie zimno mi, jak nie wiem, masakra. Próbuję się rozgrzać, ale jakoś tak kiepsko mi to idzie. Cześć Pantofel, cześć Junao. Jeszcze nie, Travis, chyba później będę otwierać. Cześć Stormblast. Nie skończyliśmy tej gry, Seba. Jesteśmy jeszcze no kawałek od końca, bo zaczęliśmy chyba rozdział drugi albo trzeci. Jeśli chodzi o cmentarz. Właśnie miałam pytać, co to była za gra, ten Bed Dreamer. Się przypomniało, że to ta z tymi krukami, tak? Cześć, Bella. Zdrowie? Lepiej? Internet? Jeszcze zobaczymy. No to trzymam kciuki, żeby nic nie wywalało. Trzeci już, o właśnie, trzeci to był rozdział, racja. No. Cześć, Jotka. Cześć, Robix. Właśnie ogarnąłem, że straciłem Twitch Prime, bo nie uaktualniłem numeru karty. O nie! Biedny Jotka. Mordor kruk. No, ciekawe, czy na cmentarzu będą jakieś kruki. Zobaczymy. Dobra, czytaj grę. Chapter trzeci. No, czytaj. Cmentarz. Na cmentarzu muszą być kruki. No. Co to za cmentarz bez posępnej aury, mgły i kruków? Aha, bo ja tu chyba muszę kliknąć. Boże. Czemu muzyki nie ma w ogóle? Czy ja nie słyszę czegoś? Nie no, chyba jakieś są dźwięki. Zaczyna się pysz. O Jezu, będę kichać. Czy nie będę kichać? Oby nie. Nie chcę kichać. Dobra, nie będę kichać. Jezu, dźwięki. Chcę wyjść. Hej. O! Te kruki mnie biją! Patrzcie, nie mogę ja zbić kruków, tylko kruki chyba mnie biją. Jakieś krwawe ślady pozostawiam. O, wychodzą te trupy. Super! Uwielbiam chodzić po cmentarzach nocą. O Boże, Seba! Zaczynam się bać. Nie, ogólnie... Kiedyś też lubiłam chodzić po cmentarzach, ale teraz już nie. Zemsta za zeszły tydzień. Karma is a bitch. No dokładnie, Lawrence. O, z tymi przeszytymi palcami. O, jakąś łopatę wzięłam. Tu jest jakaś zamknięta szopa. Kość komuś zajumałam. Tu jest idź do klif. A tu idź do cmentarz. To my nie jesteśmy na cmentarzu. Idź do klif. Ja nie mogę wykopać tutaj rączki. Co tutaj była taka? Dobra, idź do cmentarz. Co to jest? Nie wiadomo. A mogę to wykopać? Nie, nie mogę. Ktoś tu wyraźnie łupie. Idź do otwartych grup. Idź do posąg. Au. Idź do bramy. Ciekawe, czy ja się mogę zabić. Jeśli tak będę klikać na wszystkie kruki. Cześć, Adrianox. Na cmentarzach nocą jest tak ślicznie, zwłaszcza w listopadzie. No, to prawda. Ja w ogóle kocham takie halloweenowe klimaty. Szkoda, że tak kolorowo i jasno na cmentarzu jest tylko na początku listopada. No, to prawda, bo wtedy to wszyscy zapalają światełka, a potem
Połowa zapomina o tym. Nie mogę wejść. Tu jest jakaś ścieżka chyba. Dobra, idziemy do posągu, nie wiem. Mogę tak kilka razy? Nie. Nie, Laurens, nie żadne czarne msze. Lubiłam chodzić po cmentarzach, bo właśnie jest taki klimat cmentarzy. Taki jedyny w swoim rodzaju. Ale żadne czarne msze. Wejdzie do dziury w drzewie. Chyba się nie dało. No, nie da się. Więc idź do cmentarz, idź do krypta. Memento mori. Może mam zapalić? O! Coś było, klucz. Patrzcie, ona płacze krwią. Cześć, Winex. Cześć, Dadzio. Wypróbować demo Shadow of the Tomb Raider? A nie wiem w sumie. Znaczy... A jest w ogóle na PlayStation 4 to demo? Bo na PC to mi nawet pewnie nie pójdzie. Nie wiem, jakoś mnie do tego nie ciągnie. Aczkolwiek pełną wersję bym zagrała. Fajnie, płacze krwią i przemieni krew w winiek. Idealnie, kiedy jesteś sam w domu i masz słabe nerwy. Oj, oj. Dobra, chodźmy do krypty. Jest jakiś krzew. Aha. Tu strasznie dużo lokacji. Dzięki Little Aga za obserwowanie. Stary cmentarz posąg. Ej, tam butelka jakaś wychodzi. Czyżby jakieś piwo? Jakiś alkohol? To jest zamknięte, to nie ten klucz. Nie jest do tego, oczywiście, że nie. Gdzie nas jeszcze nie było? Matko jedyna. Tu, przy bramie nas nie było. Kolejne kruki. Ja klikam wszystko. Ała! Co ja zrobiłam właściwie? Co to jest? Wredne rośliny. Aha! Mój Boże. To tyle? A, tu jest coś. Co? Co to jest? Mapa cmentarza? I don't know. Cześć, Shane Gamers. Przygotowania do świąt... Na razie raczej słabo. Na razie słabo. Niestety, albo stety, zależy jak na to patrzeć. Na razie, że tak powiem, mój kalendarz adwentowy zjadam. To są moje przygotowania do świąt. Jak ja bym miał pójść na cmentarz w nocy, to bym się posikał ze strachu, bo mnie łażą jakieś chore psychicznie menele. O Jezus. No to faktycznie mogłoby być strasznie. Cześć, Lawinka. Cześć, Lisowaty. Dobra. No to skoro tutaj na razie nic... Tu jest coś zamknięte, ale nie wiem, czy to jest do tego. Chyba nie. Jeszcze możemy iść na jakiś klif. Gdzie był ten klif? Tu. Wow! Wielki pająk! Poklikajmy wszystko. Jakiś robaczek chodzi. Co ja z tym pająkiem mogę zrobić? By go obciąć? Łopatą przywalić? Kością? Rośliną? Nie. To chyba lipa na razie. Dobra, to chyba ten klucz będzie tu. No. Autosave może. Boję się. Cześć, Chucky. Tylko wchodzę na live, a tam cmentarz. Oczywiście, że odwiedzam pochowanych wrogów. Oczywiście. I wykopuję ich jeszcze, żeby sobie pochodzili po świecie.
Ej, zapomniany Greku. O, tu jakiś super safe jest w tej chacie. I szczurek, który mnie zeżarł. Świetnie. Po prostu cudownie. O, rękawica. Po co mi rękawica? Na szczura? Rośliną na szczura? Kością na szczura? Łopatą w szczura? Obciąć szczura? Spalić szczura? Przyjrzeć się szczurowi? Nie. Nic z tego nie działa. Przykro mi. Cześć, skipper. Tego doktorka trzeba kopnąć za nasze biedne oko. Okej. Zostaw tego biednego mysza w spokoju. Jakiego mysza? Wredny szczur. Pewnie roznosi choroby i w ogóle wszystko ble. Po co mi... Rękawica. Ja nie wiem... Aha, tu jest na klif i na cmentarz. Tutaj coś jest. Tam wyraźnie ktoś puka. Jak mam... Ja, to jak próbowanie wszystkiego na wszystkim. Yeah, kocham to. To może rękawicą... O Jezu. To jest totalnie zamknięte, na ślepo i głupo. O! Tu mnie nie było jeszcze! Dzień dobry, strachu na buble. O, kilof! Świetnie, za niedługo tam braknie miejsca na rzeczy. Tak swoją drogą kamerkę chyba miałam mieć gdzie indziej, tak mi się wydaje. Teraz mi się przypomniało. Świetny timing. Chociaż i tak będę przysłaniać kwipunek, no ale trudno. Cześć, Bercia. Ktoś chyba obudził się z wiecznego snu i puka teraz. Jak mi mija weekend? Ogólnie spoko. Dzisiaj byłam na wykładzie o Japończykach i kotach. Tak. Japończycy są zakochani w kotach. Czyli jak ja. Czyli muszę znaleźć męża Japończyka. Wiesz, że jak zawalisz, to skończysz jak tamten pacjent w szpitalu. Oj tam, damy radę. Spokojnie, tu jakieś muchy latają. Co ja tu miałam? Miałam tu jakiś znak zapytania przy wazonie. A może kwiatek tu wsadzę? Świetnie. Mucha na nim siadła i co? A oni kotów przypadkiem nie jedli. Jezu, Laurens, nie, nie jedli. To nie ta nacja. Ogólnie było spoko. Bardzo mi się podobało, fajnie. Dużo ciekawostek. Ani nie zdradzaj swojego blueberry męża. No bo ja muszę mieć kilku mężów. Chucky w wielkim skrócie Skidas. O mój Boże, a ty to kim jesteś? Co tutaj robisz, moje dziecko? Wow, przeklikałam! Nie, daremny trud. Co? Śmierć już dawno opuściła to miejsce. Bez niej nie jesteśmy w stanie uwolnić się z tego snu. Widzisz, musimy umrzeć tutaj, żeby powrócić do realnego świata. Aha. Niestety śmierć nie odwiedziła nikogo już od bardzo dawna. Okej, nie mogą umrzeć. No widzisz, Chucky. A ilu już masz mężów? Znaczy, no na razie jednego pada, mojego ukochanego Blueberry.
Ale może niedługo jakiś Japończyk. Niestety śmierć... A, dobra. No i jest nawet tych, które dopadły przerażające potwory. Zabawne. Żeby nieśmiertelność sprawiała ludziom cierpienie. O Boże. Jak zapewne założyłeś, tylko ludzie nie mogą tutaj umrzeć. Nic oprócz nas nie jest tutaj prawdziwe. Cały ten świat zbudowany jest z naszych wyobrażeń. To czemu mnie karają za zabicie kruków? Śmierć się obija. Oj, tam zdradzanie od razu. Ja, że tak powiem, lubię w multi. Ja nie chcę wiedzieć, co ty robisz z tym padem podczas nocy ślubnej. Poślubnej, proszę. No wiesz, ma wibrację. To sobie poradziliśmy. No, niestety z każdą chwilą robi się coraz gorzej. Ludzie boją się własnego cienia, więc ich umysły tworzą nowe potwory. Sen staje się większym koszmarem. Koło się zamyka. Okej, coś jeszcze? Nie musisz się o mnie martwić. W przeciwieństwie do innych potrafię o siebie zadbać. Oczywiście, Laurens. No, związek z padem jest idealny, przepraszam bardzo, ale przynajmniej nie będzie mi marudził, nie będzie mi narzekał, nie będzie mi w ogóle gadał do mnie. Najlepiej niech siedzi cicho i słucha się moich paluszków, no. Zapisane w niepublikowanej biografii Ani, że robi multi. O Boże, w przeciwieństwie do innych potrafię o siebie zadbać. Jestem tu od dawna i nauczyłam się kilku sztuczek. Okej. Okay. Skoro mimo wszystko chcesz kontynuować poszukiwanie, to powinieneś sprawdzić kryptę. No fajnie, tylko nie mogę się tam dostać. Możliwe, że w środku znajdują się jakieś wskazówki. Niestety drzwi są zamknięte na jakiś specjalny zamek. Nie mam pojęcia, jak go otworzyć. No cóż. O czym my tu? No tak, gra, skupmy się na grze. No to nie moja wina, Seba. No i wszyscy... mnie rozpraszają, ja nie wiem. Czyli pantoflarz. A jak dodać do tego japońskiego kochanka, to nie lubi w multikulti? O mój Boże, Laura. O mój God. Dobra. Nie wiem, jak otworzyć jej drzwi. Super. Jesteś w ogóle w jakiś sposób pomocna? Dobra, rozumiem, że nie ma już stąd wyjścia. Co mi dało z tym kwiatkiem w ogóle? Nie wiem. Ale mamy kilof. Może kilofem? Nie, tu trzeba ten coś dodać na górę chyba. Kilofem. O! I teraz łopatą. Rozkopujemy czyjś grób. Pad jest bezprzewodowy. Jak go owinęłaś wokół palca? No jest bezprzewodowy. Właśnie nie wiem, jak się... jakoś się dało, no. Skubany był, że tak powiem... niezbyt odporny na mój wpływ. Rozważałaś związek z myszką komputerową, ale ona nie wibruje, misowaty. Tak, uroczy zombie. Skupmy się na grze. Aha, rozumiem, że nic się z nim nie da zrobić. To może mu kość oddam. Chcesz kość? Nie. A rękawicą? Twarz? O nie, obcięłam mu rękę. Gnijąca ręka. Świetnie, może zapukajmy gnijącą ręką. Co, po co mi gnijąca ręka? Oh my goodness. Ale myszka jak ładnie leży w dłoni. O, romans z łóżkiem to już mam od dawna. To już wiecie. Łóżko, pad i wiecie. Znowu ludzi okaleczać. To nie jest ludź, to zombie.
sumie może ręka dla pająka. Tylko nie wiem, gdzie był ten pająk. Już nie pamiętam. Na klifie chyba. A. O, faktycznie. Czy tu coś szło? Zimnego. Skubany sobie wcina rączka. Tylko co mi to dało właściwie? Obrzydliwości. Tytuł dzisiejszego live to 100 romansów Ani. Nie, z lodówką nie mam romansu. Lodówka mnie nie lubi. Nie wiem, co mi to dało. Jestem dobra dla pająka. Ten szczur? Muszę go złapać jakoś. Nie mam już za bardzo opcji. Tu nadal coś jest, ale nie wiem co. Tutaj... Aha, to był tylko ten kwiat takiego. Ja rozważam z komputerem, bo ma wiele funkcji i prawie wszystkie potrzeby zaspokaja. Prawie. Nie ma wibracji. No chyba, że podepniesz coś wibrującego, na przykład pada. Oh my god. No tu już chyba nic więcej nie zrobię. Tu jest ta krypta. A kość tutaj! To trzeba... Może tu trzeba jeszcze jedną kość i czaszkę na przykład. Mogę ci zabrać czaszkę? Wiesz co, że nie mogę tego otworzyć. O! Pan się przemieścił. Ale nic z nim nie mogę zrobić. Ten kruk jest do góry nogami. Cześć, Hubert. Jak ciekawe te motywy wychodzą dzisiaj. Czy był kompocik z prądem przed live? Nie, nie było. Pożycz pan kość. No to teraz klikaj na wszystkie groby, jakie tu są. Może akurat jakaś czaszka wyskoczy. No właśnie. No ona mi gada o tych wskazówkach. To jest nudna kobieta. Czy coś tu jest, co można by zrobić w tej lokacji? No nie. Dobra. O! Nie ma stracha na wróble. Ciekawe, gdzie poszedł. O! Zeżar naszego kolegę! Oh my goodness! Zeżar naszego kolegę i wszystkie kruki. Patrzcie, martwe kruki. Ta pani czeka na męża. To jest kobieta? Ja myślę, że to jakiś gruby facet. No mi się wydaje, że to kobieta. Ojeju. Dobra, strachowi na wróble nic nie da zrobić, ale pewnie on się jeszcze przemieści. Nie, do krypty nie chcemy. O, tu też martwe kruki. Martwe kruki wszędzie. Już zeżarłeś tą rączkę? Są jakieś... robaczki, nie robaczki. No nie wiem. Tu nadal się też nie mogę dostać. Ale tą czaszkę mogłabym wziąć. Ale lipa.
podpal strach na dobre. No właśnie nic się nie da z nim zrobić, bo on nawet nie ma tego znaku zapytania takiego. Chyba wszystkie przedmioty, z którymi da się coś zrobić, mają znaki zapytania nad sobą. Tu nadal nie mogę wejść. Tu coś było, ale małe. Pixel hunting. Gnijące mięso. W kogo będziemy rzucać gnijącym mięsem? Może w szczura? O! Czaszkę mamy! Yeah! Mamy czaszkę. Mamy czaszkę. Pu. No to brakuje jeszcze jednej kości chyba. Musimy wrócić. Da się tu coś jeszcze zrobić? Wygląda jak kupa. Strach na wróble jest tylko obiektem dekoracyjnym, więcej funkcji w dalce. No właśnie. Jak myślicie, gdzie jest kolejna kość? Pewnie tutaj. Tylko się nie da tam wejść. I tu już chyba nic nie wezmę. No chyba, że znowu czegoś nie widzę. Założę się, że tam gdzie był pająk. Coś jest do wybrania, ale nie wiem. O! Patrzcie, ze... Mamy kość! Mamy kość! Mamy super kość! Mamy super kość! Wejdziemy do krypty. Otwierać. O! Mamy wielką kosę. Boże, aż się zakrztusiłam, byłam. Tyle grobów, a problem ze znalezieniem kości. No właśnie, nie? Do czego to doszło, żeby nie móc znaleźć kości na cmentarz? Ale nie da się podnieść tej kosy. Za to można się nią uszkodzić. O, możemy podpalić świecę. Na czerwono, w dodatku. A, tu jest jeszcze druga. A nie, od razu dwie się podpaliły. O! Ars bene moriendi. Świetnie. Dużo mi to mówi. A cóż to jest? Jakaś zagadka? Tym się kręci? What the heck? Czy właśnie zrobiła się noc? Jak klimatycznie! Kosiarka ma kosę, tak. No, szkoda, że nie można wziąć. Ja bym pentagram z tego ułożył, bo mam 5 punkcików. O, gwiazdka. Rozprysła się. Idź do stary cmentarz, idź do posąg. Może musimy szukać gwiazdek na niebie teraz. Po nocy nadchodzi poranek. Wow! Wtedy ludzie zaczynają budzić się ze snów. Spróbuj jakoś zakończyć noc. Może to da nam jakąś wskazówkę. Okej. Spróbuję znaleźć wszystkie gwiazdki na niebie. Tutaj jest. Nie. Tutaj to ja nie widzę. Ale tu nie mogę wejść. Strach na wróble zniknął. Tu chyba nic nie ma. Tu też nie widzę żadnej gwiazdki. Tu jest. Tu się nadal nie mogę dostać. No i lipa.
No tak, dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. O nie, ta piosenka. Spróbuj zakończyć noc, co ona śpiewa? Zapewne coś fajnego. Czym nie chcę się podzielić. Czy jest tu gwiazdka jakieś, której nie widzę? Jest tak ciemno. Matko, pixel hunting. Pixel hunting. Może trzeba tu... Jednej gwiazdki mi brakuje. Widzicie? Bo wcześniej te gwiazdki były ciemne. Więc wydaje mi się, że jak jeszcze jedną gwiazdkę znajdę, to zrobi się dzień. Ale ja nie widzę, gdzie jest. Ja widzę gwiazdkę, jest w lewym dolnym rogu odtwarzacza Twitch. No tak. Boże, w tle leci mi Disney i Bambi po niemiecku. Matko jedyna, czemu ty oglądasz Disneya po niemiecku? Jak widzicie gdzieś gwiazdkę, to mi powiedzcie. Znaczy, oprócz tej twitchowej. Bo ja szukam na niebie, ale może jest ona gdzieś indziej też. Tutaj jest taka przestrzeń duża. Gwiazdko, gwiazdko ma. Gdzie jesteś? Nie. Tu już nawet nikt nie puka. A, bo ty nie mieszkasz w Niemczech. Oj tam, ale że musisz słuchać po niemiecku, to... A, dalej ktoś puka. To jest dla mnie kosmos, słuchanie po niemiecku. I tak. Widzicie? O, może... O, tu jest! Acku bana na obrazku się ukryła. Dobra, to teraz wracamy do, nie wiem, krypty. O, mamy pentagram. I co teraz? Tu się coś otwiera. O, ktoś puka. Ostatnia gwiazdka to ja. Ojej. No, pentagram. Teraz się dzieją dziwne rzeczy. Więc będzie czarna msza. O nie. O nie, teraz mamy jakieś światło zapałki. I co? I dupa nam z tego przyszła. Nie mogę podpalić świec z powrotem. Ej, ktoś mi zabrał czaszkę. A ja się... Ej, ja się tak napracowałam! Ktoś mi zabrał czaszkę. Nadal mamy noc chyba. Spotkały się, prawda? Kogo? Była tu. Schowek musiał przechowywać coś ważnego. Coś tak cennego, żeby przywołało tu samą śmierć. Aha. Interesujące. No dobra, to może zrobimy przerwę i po przerwie będziemy dalej eksplorować to dziwne miejsce. Teraz nie wiem, czy jesteśmy chyba na granicy nocy i dnia, tak mi się wydaje. Ktoś puka? Może to twój pad cię zdradza? Nie. Mój pad, mój wierny mąż jest wierny i on mnie zdradza. Jest, zawsze będzie ze mną. To ta gruba zeżarła czaszkę. O, może była głodna, no. Trudno się mówi. Tak, czas na psychomuzę.
Dobrze, to wracamy za 5 minutek.